Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną Dariusz Choróżyk, burmistrz Piwnic Najzdroju. Dzień dobry, panie burmistrzu, witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców, turystów. Nie tylko tych w Piwnicznej Zdroju, w ogóle w całej Małopolsce. Witamy i zacznijmy od inwestycji, bo widzę, że się dzieje, panie burmistrzu, u was z Polskiego Ładu dużo dotacji, między innymi na infrastrukturę turystyczną. O co chodzi, panie burmistrzu? Miałem nadzieję, że w związku z tym, że wakacje będą tematy wakacyjne, ale skoro ale zaczynamy z drugiego tematu, to dobrze. Rzeczywiście, niektórzy wypoczywają. Mam nadzieję, że te inwestycje, które rozpoczynamy w gminie Piwniczna Zdrój, nie będą przeszkadzały turystom ani mieszkańcom w tym wypoczynku. Są zadania, które należy realizować w określonym czasie. Cieszymy się, że pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu. Niemała kwota, niemal 9,5 miliona. Dołożyliśmy do tego obowiązkowe swoje 5% i oprócz tego na jakieś tam różnice. W związku z tym, tak jak pan podał kwotę, niemała kwota realizacji na terenie gminy. Jest to szereg realizacji. Zacznijmy od tego, że na osiedlu Łomnickie w tej chwili jest realizowana już sieć kanalizacyjna. Potem zacznie się realizacja nawierzchni, remontów nawierzchni, wykonywania nawierzchni. I tak po kolei polecimy od Łomnickiego, przez Łazy, przez Borownicę. Jest szereg dróg, łącznie 10 km do wykonania. Tak jak mówiłem, realizacje wodno-ściekowe, realizacja na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie już są zamontowane kolejne fale fotowoltaiczne, które zwiększają jakby niezależność zakładu od innych źródeł energii. Czyli ten pierwszy Polski Ład za te wielkie, duże pieniądze to jest taki zbiór wielu składowych elementów, które były, że tak powiem, oczekiwane przez mieszkańców, ale też przez gminę. A ta infrastruktura turystyczna, panie burmistrzu, co to będzie? Infrastruktura turystyczna, mamy na myśli cały czas, łączymy potrzeby mieszkańców i turystów, wchodzimy w drugi ład, tak? Rozumiem, infrastruktura. Tak. Robimy ścieżki wokół Kicarza, robimy ścieżki wzdłuż rzeki Poprad, bo generalnie mówimy o Polskim Ładzie, w którym Piwnicza uczestniczy w trzech składowych. Ja już pytam o całość, tak. Tak jak powiedziałem, robimy ścieżki na Kicarzu, robimy ścieżki na Węgielnik, częściowo rewitalizujemy, remontujemy, częściowo robimy nowe elementy. Mówię na razie ogólnie, ponieważ wolałbym, żeby z czasem państwo widzieli, co się pojawia, bo chcę, żeby była pewna niespodzianka, pewna... No, żeby coś mogli państwo rozumiem. Za jakiś czas zobaczyć. Nie chcę wszystkiego... Chce pan dozować. Chcę dozować tę informację. Dobrze, ale zapytam o cyfryzację, bo tam też jest wpisana cyfryzacja. Mamy zamiar realizować to, co już kiedyś zaczęliśmy, czyli na przykład odczyty wodomierzy, żeby można było to wykonywać nie wchodząc do obiektów, żeby to można było zdalnie dokonać takich odczytów. Wprowadzamy 20, pewnie już drugi wiek do Piwnicznej Zdroju przy okazji Polskiego Ładu. Ja tylko powiem, że można to wszystko zobaczyć na stronie internetowej. U państwa to jest tak ładnie rozpisane, co za ile tych kilometrów, odcinków dróg, tak mówmy, i ile dróg można zobaczyć, jeśli ktoś jest zainteresowany tam bardzo szczegółowo. Jakie te inwestycje, one muszą się zakończyć w przyszłym roku? To ma jakieś ograniczenia czasowe? Mamy rok czasu od podpisania umowy, w związku z tym no, część zakończonych będzie już w tej chwili, natomiast całość w przyszłym roku. Wspomnieliśmy w Polskim Ładzie o drogach, więc no, nie byłbym sobą, jeśli pana gościa nie zapytał o obwodnicę w Piwnicznej, bo problem, nie problem, no, cały czas temat jest na wokandzie u państwa. Co się dzieje w tej chwili, panie burmistrzu? Jest to temat trudny, ale tak jak już mówiłem tyle razy i powtórzę również dzisiaj, troszkę przedwczesne pytanie. W tym momencie rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że mamy na przykład wakacje. Dlaczego mamy wakacje? Dlatego, że aby ostateczną decyzję mogła wydać gmina, czyli burmistrz, potrzebujemy informacji składowych. Ponieważ jesteśmy taką gminą, która jest uzależniona na co dzień od Wód Polskich, od kolei państwowych, od parków krajobrazowych. Czyli to jest kilka organizmów, które działa na terenie gminy Piwniczna Zdrój i one się muszą wypowiedzieć. W związku z tym najdalej idącym wnioskiem była
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która poprosiła o czas na wypowiedzenie się w tej kwestii. W związku z tym oczekuję na informacje od nich. Dali sobie czas do 30 sierpnia, a wówczas od tego terminu dopiero będzie biegł mój czas. Ja również będę miał 30 dni na już zebranie tego wszystkiego w całość i wypowiedzenie się. Już dzisiaj mówię, że jest to temat trudny, w związku z tym, że podobnie jak w Nowym Sączu temat spalarni, to jest temat taki, który zamiast łączyć mieszkańców, będzie dzielił, ponieważ każdy będzie miał swoje interesy i każdy te interesy będzie artykułował, a ja jako burmistrz muszę te wszystkie interesy spiąć w całość, ponieważ nie odpowiadam dla jednego mieszkańca i nie jestem burmistrzem jednego mieszkańca, tylko jest to czas, w którym mogę się powiedzieć, myśląc o teraźniejszości mieszkańców, ale też o przyszłości, o rozwoju tej gminy. A tutaj naprawdę mam, że tak powiem, mieszane uczucie, ponieważ wszyscy dobrze wiedzą, będę zawsze to podkreślał, ruch w centrum uzdrowiska, jakim jest Piwnica Zdrój, jest ogromny. I to niezależnie od tego, czy już są dzisiaj tiry, czy nie ma, a widzimy nie tylko tiry. Zwiększa się ruch pojazdów osobowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest temat dla centrum piwniczej. Na pewno w tym momencie piwnicza nie wygląda jak uzdrowisko. Żaden z turystów nie powie, że czuje się tutaj jak w uzdrowisku. Czyli to też pan trochę przyznaje, że tak czasem to wygląda przez ten ruch. A co pan sądzi o tej skardze do Unii Europejskiej? Tak już. To jest jedna jako nawet nie urzędnik, ale... To jest jedna ze stron, która ma prawo realizować wszystkie poszczególne elementy, z jakie może korzystać. Po pierwsze, urząd i ja prywatnie nie wiem, co ta skarga zawierała, ponieważ nikt mi nie przedstawiał, to nie też nie zgłębia. Nie otrzymałem. Żadnej? To też dziwne chyba. Tak. No, muszę też to powiedzieć uczciwie. W tym zakresie współpracy na pewno z komitetem nie ma. To specjalnie mówię, bo na pewno ktoś mnie słucha. Natomiast ja myślę, że na każdym etapie postępowania, jeśli chodzi o tę obwodnicę, będą punkty sporne i każda ze stron będzie wykorzystywała, bo ma do tego prawo wszystkie elementy, które może wykorzystać. To w sprawie obwodnicy ostatnie pytanie. Czy chciałby pan, żeby do końca pana kadencji sprawa jakoś się wyjaśniła? Czyli wiemy, albo stoimy na tym gruncie, albo na tym. Robimy tak, albo tak. Żeby coś ruszyło przed przyszłoroczną... Panie redaktorze, to naprawdę nie zależy ode mnie, bo jakoś się rusza cały czas ta sprawa, ponieważ no już jest coś tam procedowane, tak? To jest kolejny etap, także to jakoś się rusza. A w którym kierunku? Nie wiem, bo tak jak mówię, siądzie tutaj kilka osób i każdy będzie miał odmienne zdanie i każdy w tej swojej części będzie miał rację. Także... To zapytam o drogę mniejszej, może nie, bo to zależy dla kogo mniejszej wagi, ale dla mieszkańców Jastrzębaków pewnie nie. Chodzi o drogę na Jarzębaki. Tak. Jedno z piękniejszych przysiłków w gminie Piwniczna. Tam jest już 500 metrów tej drogi od Łomnicy w górę. Piękne miejsce. Myśli pan, że kiedyś może być to taki też punkt widokowy tam na przykład? Panie redaktorze, troszkę pan wyprzedził to, co mógłbym powiedzieć. Myśli już mam od dawna, bo rzeczywiście to jest... Przepraszam, nie wiedziałem. Nie. To jest najpiękniejsza część gminy, chociaż tych pięknych miejsc w gminie, sam pan przyzna, że jest ogrom. I w tym kierunku idziemy, żeby tą drogę sukcesywnie poprawiać i żeby rzeczywiście zamknąć takie kółeczko. Oczywiście już myślę o przyszłości, że tam też należałoby pomyśleć o miejscu, żeby można było spokojnie zaparkować auto, zrobić zdjęcie. A może by ktoś z mieszkańców otworzył jakiś lokal, żeby można było jeszcze coś tam zjeść, na dłużej się zatrzymać. Ale to jest ta myśl, o której pan redaktor powiedział, czyli dotrzeć na samą górę, obejrzeć te piękne widoki. Tam wieży widokowej nie trzeba chyba, panie burmistrzu, prawda? Bo dokładnie tak, tam wieży widokowej nie trzeba, ale o jakiejś wieży widokowej gmina już myśli, ale nie dzisiaj. To mam nie pytać, okej. Okay. Ale zapytam za to jeszcze, jak już jesteśmy przy tej turystyce i pięknych miejscach na terenie gmin, to o Obidze, bo tam w tamtym roku, jak pan pamięta, rozmawialiśmy, była ta zmiana troszkę organizacji ruchu, tam przejazdu. Był ten zakaz wjazdu słynny. Czy to się sprawdziło? Ma pan informacje od mieszkańców, od turystów? Dobre to jest rozwiązanie, trzeba je zmodyfikować. Panie redaktorze i drodzy mieszkańcy, drodzy turyści, to jest temat rozpoczęty i nieskończony. I mnie jako prywatnie mieszkańca i też jako urzędnika troszkę denerwują procedury, ale nie jesteśmy w stanie ich ominąć i niestety na procedury schodzi bardzo dużo czasu. Zatem proszę wszystkich państwa o cierpliwość. My w tym kierunku procedujemy dalej i szukamy takiego, znaczy inaczej, mamy rozwiązanie, które pozwoli, myślę, że już w niedługim czasie to miejsce wykorzystać tak, że nie będzie kolidował interes turysty z interesem mieszkańców. Także jest początek, na pewno nie jest wszystko dograne, na pewno jeszcze
Jeszcze nie te wakacje, rozumiem. Jeszcze nie. Myślę, że właśnie przyszłe wakacje, że już będzie to, co trzeba. To, czego by oczekiwali mieszkańcy i to, co powinno być zrobione, jeszcze tak powiem, jeśli chodzi o organizację urzędu. Mhm. A wrócę jeszcze do inwestycji, bo pominąłem chyba jedną ważną rzecz, ujęcie wody, tak? Dobrze mówię, modernizacja ujęcia wody, również z Polskiego Ładu? Jest modernizacja ujęcia wody. I oczyszczalni ścieków. Dlatego tych tematów jest pełno i trudno się, że tak powiem, rozdrabniać. Myślę, że może nie na następnym spotkaniu tutaj w RDN-ie, ale przy końcu roku będę mógł rzeczywiście wymienić, co dokładnie było zrobione i co nam pomogło, że tak powiem, poprawić warunki życia w gminie. Dlatego jeszcze raz polecam wejść na stronę państwa, bo tam rzeczywiście dobrze to jest wszystko rozpisane. Panie burmistrzu, półmetek, no już niedługo półmetek wakacji, jak turyści w Piwnicznej, bo to jest taki ten pierwszy sezon, nazwijmy to, bezrestrykcyjny. Widzi pan zmianę? Myślę, że pytanie, i też zapraszam, żeby skierować pytanie do ośrodków, które mamy na terenie i miasta, i gminy Piwniczna Zdrój. Wiemy, że powstały nowe obiekty. Może ich by należało zapytać, czy już odczuwają to, że jest lepiej w Piwnicznej. Jeśli spoglądamy na rynek, jeśli spoglądamy na ruch na chodnikach, to turyści są wierni, przybywają, jest ich dużo, nie zauważamy, że było mniej. Myślę, że małe obiekty gastronomiczne też to odczuwają, bo w kolejce po lody nieraz trzeba postać dłużej, bo też mamy pyszne lody, wiadomo. Natomiast jak się to przekłada na taki, że tak powiem, głębszy, większy zarobek, czyli na noclegi, na dłuższy pobyt, na większe korzystanie z atrakcji, które mamy, myślę, że to by należałoby się zapytać przedsiębiorców. To znaczy, na pewno są takie obiekty, które mają tych swoich klientów, a są takie, jeszcze raz powtarzam, nowo powstałe, które pewnie mają jeszcze wiele miejsc do zaoferowania. Na pewno nie jest źle. Zawsze jako Polacy powiemy, że mogło być lepiej, ale na pewno nie jest źle. Panie burmistrzu, czy czuje pan już rozpoczynający się taki wyścig wyborczy? Ach, czekałem na to pytanie, panie rektorze. Czuć już na plecach kogoś? Ten wyścig wyborczy poczułem już pierwszego dnia, kiedy zasiadłem na fotelu burmistrza. Czyli 4 lata już. Wtedy już zapowiedziano po kolei to wszystko, co się działo, czyli już wtedy zapowiedziano referendum. To referendum wiemy, że się odbyło. Wiemy, że opozycja, no taka słaba opozycja w sensie merytorycznym, a bardziej takim upornym. Mamy opozycję, która nie myśli o tym, jak dobrze zrobić dla gminy, tylko generalnie, żeby, przepraszam za kolokwializm, dokopać burmistrzowi, więc jeśli o to chodzi, to cały czas jestem na cały czas jestem w okresie wyborczym, cały czas opozycja daje mi odczuć, że oni są i tak naprawdę... Czyli jest pan wzmocniony i przyzwyczajony. Nigdy nie usiadłem wygodnie w fotelu burmistrza. Mhm. Także nawet jestem wdzięczny opozycji, że ona jest, chociaż wolałbym, byłoby dużo lepiej i dla gminy, i dla mieszkańców, gdyby ta opozycja była konstruktywna, gdyby rzeczywiście wyszła z jakimś tematem, nad którym moglibyśmy pracować. Czyli bardziej merytorycznie, tak? Dokładnie tak. A generalnie jest tak, że jakbyśmy przypomnieli niejedną z uchwał, nad którymi były głosowania, to generalnie chodziło o to, że było nie. Nawet pamiętam, było głosowanie za remontem hali sportowej w Łomnicy Zdroju. Również były głosy na nie. I w związku z tym myślę, że kończymy program. Mogę powiedzieć, proszę państwa, hala sportowa w Łomnicy Zdroju właśnie w tym roku będzie remontowana. Trwało to znowu długo, procedury, nie mieściliśmy się w przetargach, w kosztach i tak dalej, ale ku nieszczęściu opozycji hala sportowa dla dzieciaków w Łomnicy Zdroju będzie remontowana. Czyli będzie sukces. Panie burmistrzu, to zaprośmy na koniec na, może nie za wcześnie, ale festiwal biegowy się zbliża, prawda? Rewelacja, panie rektorze, rzeczywiście jestem wdzięczny organizatorom, bo przecież nie jestem głównym organizatorem, użyczamy naszej pięknej ziemi, naszego pięknego miejsca na Nakle. Jestem wdzięczny organizatorom, czyli Instytutu Studiów Wschodnich, który zdecydował, że będzie to miejsce w Piwnicznej Zdroju. Przygotowujemy się, będzie to druga edycja w Piwnicznej, 13 w ogóle. 9-11 września zapraszamy. Mam nadzieję, że poprawimy te słabe strony, które były w tamtym roku na początku. Mam nadzieję, że będzie pogoda i mam nadzieję, że będzie rewelacyjna atmosfera. Zapraszam wszystkich do biegania, a jeżeli nie do biegania, to przynajmniej odwiedzenia tego miejsca, które będzie wyglądało nietypowo ze względu na ilość osób, które je będzie odwiedzało. A wcześniej zapraszamy w ogóle odwiedzić Piwniczną. Jeszcze mamy lato, wakacje. Dziękuję serdecznie. Dariusz Oróżyk, burmistrz Piwnicznej Zdroju, dzisiaj był ze mną i z państwem. Dziękuję. Niezmiennie zapraszam wszystkich. Rzeczywiście atmosfera dobra ich przenosi. Dosłownie pogoda służy nam wszystkim, także
Piwniczna Gościnna, zapraszam. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.